Dzień doberek, sweterek i szybki numerek. Taki jest BMW M3 E30, którego właśnie robimy przegląd. Ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. I zróbmy... Nic nie będziemy robić, po prostu pojeździmy wyścigi tym oto samochodem. BMW jest to wozik z naprawdę mocnym nitrem, fajnym prowadzeniem oraz. Jest to, myślę, bardzo dobry samochód w klasie B, który może nawet rywalizować z Toyotą MR2, chociaż Toyota i tak ma przewagę. Przyspieszenie, prowadzenie i dość dobra prędkość maksymalna. No i oczywiście rakietowe nitro. To jest coś, czym niestety nie będziemy mogli wygrać z Toyotą MR2, jeśli się zbytnio nie postaramy, bo Toyota to jednak koks, niestety, jest lepsza od BMW M3 E30, niestety, ale BMW jest za to za kasę z gry i wcale nie jest takie słabe. Jest to jeden z najlepszych wozów za IGC do klasy B, którego wam polecam mieć właśnie wymaksowanego w klasie B. Moja BMK nie jest wymaksowana w klasie B, a i tak radzi sobie całkiem nieźle. Dosyć tego gadania, wstępu, pojedźmy sobie jakiś wyścig. Rosewood and Lions. Mamy tu przeciwników naprawdę koksów. Ja mam tutaj części Americona, 565 punktów na statystyce ogólnej, skille na wydłużenie doskonałego startu. Jak myślicie, jakie mam szanse od 1 do 10? O kurczę, czyby tu był jakiś cheater? Nie wiem. W każdym razie wychodzą ludzie, a to nie jest dobry znak, jeśli ludzie wychodzą z pokoju, a jeden gościu zostaje. No dobrze, więc zobaczmy, czy dam radę coś wygrać. No i zaczynamy wyścig. Dobra, czyli już wiemy, że Nissan to jest oszust. Ale nieważne, pokażę wam zaraz, na czym polega moc tej BMW-ki. Mocą tej BMW-ki jest bardzo fajne prowadzenie, mocny skręt i mocne nitro. Nie mamy tu dość dobrego przyspieszenia. Prędkość maksymalna też nie jest tutaj za wysoka. Zaraz zobaczymy zresztą, ile wyciągnę na tej statystyce. Bo może się mylę, może pomyliło mi się z jakimś innym samochodem. Także musicie mi to wybaczyć. Ja naprawdę bardzo dużą bazę osiągów mam, osiągów różnych samochodów mam w głowie. Czasem może mi się coś pomylić, ale zawsze staram się to jakoś skorygować i na pewno pod koniec przeglądu będziecie mieli już pełny obraz, jak M3 się spisuje. No i mam nadzieję, że taki obraz w waszej główce stworzę ja właśnie za chwilę. Jak widzicie, tamci gość! What the fuck, man? Tamci goście nieźle nitrują, a mi totalnie popsuło humor. Ta fatalna stłuczka. Nie wiem, czy... A, nie, dobra. Zobaczymy, ile wyciągnę. Dwieście osiemdziesiąt pięć. 564 punkty, 565 punktów na statystyce ogólnej. Więc, no cóż, nie jest to zbyt wysoka prędkość. Raczej tutaj nie, chociaż nie wiem, w sumie może ten samochód dobrze się tunigować. Zobaczymy jeszcze, jak mi pójdzie na innej trasie. Chociaż nie wiem, co się właściwie z Wardem teraz dzieje, bo każda trasa nieklasowa wyszukuje strasznie długo przeciwników i, no kurde, jest dużo tras,
twórcy zwiększyli rotację ich, a nie mogę sobie ich pojeździć, niestety, bo mało graczy gra na innych trasach, trasach niż klasówki. Problem. Dobra, zobaczmy, ja chwilę poszukam coś, może uda mi się gdzieś dobić. Wracamy za chwilę. Heritage Haste! A moimi przeciwnikami są takie słabiaki jak McLaren F1 oraz BMW GTS. Oj, nie mają ze mną szans, ponieważ osiągam prędkość prawie 400 km na godzinę. Wobec tego, no cóż. No a tak wracając do normalności, powiem wam, że ta trasa akurat jest dosyć taka zdrodliwa i w wielu miejscach możemy właśnie nadrobić skrętę. Jak tutaj. A jeśli będziemy potrzebować rozpędu, zawsze możemy użyć nitra czy katapulty. Chociaż ta druga raczej w BMW M3E30 nie jest specjalnie potrzebna, ponieważ mamy tutaj już mocne nitro. I doganiam powoli McLarena F1. No ludzie, co za szok. Tym samochodem nie da się tak słabo jeździć, w sensie McLarenem. Moja BMW to nie jest koksu. Ja nie wiem, kto gra... Dobra, nieważne. To jest przegląd BMW. Skupmy się na BMW. Więc co, prowadzi mi się bardzo fajnie. Bardzo fajnie trzyma się drogi jednocześnie, mając mocny skręt. O Boże, F1 próbuje mnie ramować. Nie mamy tutaj mocnego przyspieszenia. Nie wiem, jestem w szoku. Nie mamy tutaj mocnego przyspieszenia. Poza tym skrętem i mocnym nitrem, które są zdecydowanie atutem tego samochodu, możemy się jeszcze poszczycić czym? Fajnym wyglądem. Chyba możliwości tuningowe są też tutaj dosyć spore. Zaraz to sobie oczywiście sprawdzimy po wyścigach, prawda? Jak zawsze u ludzka. Nie wiem, czy tu osiągnąłem już pełną prędkość. W każdym razie i tak nie jest ona wysoka. Pamiętajcie, że moje BMW nie jest wymaksowane w klasie B. Dlatego, no cóż, nie osiąga tu jakichś fenomenalnych prędkości, czy w ogóle nie ma fenomenalnych osiągów. I odpowiadając na wasze pytania, nie jestem pijany. Ja po prostu dopiero wrócił do domu po 12 godzinach pracy i kręcę film o BMW M3 E30, który jest tak naprawdę bardzo dobrym samochodem. Ja wam oczywiście go bardzo gorąco polecam. Byłem w szoku, jak dali go za kasę z gry. Zresztą nadchodząca rotacja, która już jest właściwie teraz obecna w grze, jest również bardzo ciekawa, ale o tym opowiem wam innym razem. BMW jest to naprawdę dobry wozik, który wam drugi raz polecam. Ze względu na fajny skręt, fajne prowadzenie, naprawdę ma mocny skręt, ale jednocześnie prowadzi go się fajnie, co jest dużym atutem. Ja naprawdę lubię nim jeździć. Z wyglądu przypomina mi stare BMW-ki Dresswageny, które, bo to w sumie jest stara BMW-ka Dresswagen, ale fajnie wygląda w sumie. Dobrze, koniec tego pitolenia. Okej, i mamy tutaj dwa bodykity za boosty, które, ja wiem, coś tam ulepszają. No, w sumie nawet te wydechy wyglądają fajnie teraz, ale podoba wam się? W sumie ciekawy wygląd, prawda? Nie najgorszy.
Mamy tu spoilery, pakiet podstawowy. Możemy także założyć sobie 4 spoilery za IGC. Ja mam obecnie jeden z nich. Wygląda nawet fajnie, tak BMK. Oraz możemy założyć jeszcze maskę, która dodaje nam tu takie wloty powietrza, czy może wyloty. I to tyle, jeśli chodzi o części do tuningu wizualnego. Wozik jest obecnie dostępny za 950 tysięcy gotówki, jeśli się nie mylę. I za tą cenę USA IGC jak najbardziej polecam. Gdyż no, ma osiągi całkiem niezłe i może rywalizować z Toyotą MR2, jeśli naprawdę będziemy nieźle nim jechać. Jeśli na przykład nauczymy się jazdy tym samochodem. Gdzie ty jesteś? M3 jest tutaj. To jest E30, ale w grze się nazywa Sport Evolution. 850 tysięcy gotówki. To jeszcze lepsza cena moim zdaniem. Normalnie jest w klasie C. Spokojnie da się go przerobić do klasy B i nawet do klasy A. I moim zdaniem jest to naprawdę koksu ze względu na swoje atuty, czyli prowadzenie i nitro. Także jeśli się wahacie, jeśli nie macie jakiegoś samochodu dobrego do klasy B, ja wam polecam właśnie BMW Sport Evolution, którego tutaj widzicie. Mam nadzieję, że ten... nie wiem, czy dość kontrowersyjny przegląd wam się podobał i was nie zanudziłem tym razem do śmierci. Jeśli jeszcze żyjecie, to zapraszam na moje kolejne przeglądy, filmiki z Worda i nie tylko. Cześć! Who the fuck is flying? All these hoes to Central Bay.